ladies and gentlemen, welcome aboard this Cessna Citation 10. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce Cessna Citation 10. I tak jak przywitał nas głos stewardesy, witajcie w samolocie Cessna Citation X w open-sourceowym symulatorze FlightGear. Także w dzisiejszym odcinku wykonamy sobie lot tymże samolotem, z tym, że warto nadmienić, że to nie jest samolot pobrany z oficjalnego hangaru FlightGear, a jest to samolot pobrany z tej oto strony. Tutaj jest adres, ja go też wkleję w opisie i tutaj możemy pobrać sobie dużo lepiej wykonany ten samolot. Tu mamy przycisk Donut, żeby sobie pobrać zipa, którego możemy sobie później dołączyć do naszych customowych samolotów w launcherze FlightGear. Też warto wspomnieć, że tutaj właśnie jak rozpakujemy sobie tego zipa, mamy też katalog z tutorialami. Mam tutaj mnóstwo też PDF-ów, które dosyć dobrze opisują ten samolot. Jest tylko jeden mankament. Wszystko jest w języku francuskim. Ja nie znam tego języka, ale możemy sobie użyć też translatora, jeżeli ktoś chce rzeczywiście sobie tutaj przez to wszystko przejść. No ja tutaj specjalnie przez to nie przechodziłem. A może powinienem? A to dlatego, że troszkę ten samolot jest bardzo fajnie wykonany, jednak ma pewien mankament, że autopilot niezbyt dobrze potrafi trzymać się trasy i często trzeba go poprawiać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym oto locie. Ale spójrzmy na kokpit. Jest naprawdę rewelacyjnie wykonany. Mamy też tutaj pierwszego oficera. Możemy też sobie wejść do kabiny i tu też mamy świetnie wymodelowaną kabinę pasażerów. Możemy sobie pewne elementy tutaj poklikać, jak na przykład wysuwane stoliki. Tutaj też mamy otwierane barki i takie tam rzeczy. No okej. Także bardzo fajnie wykonany model z wieloma tutaj detalami klikalnymi. Akurat drzwi do toalety nie mogę otworzyć, ale może dlatego, że trzeba uruchomić i tutaj podłączyć się do prądu. Jest widok zewnętrzny. Tu akurat mamy na dzień dobry podpięty agregat z prądem zewnętrznym. Możemy sobie też otworzyć tutaj drzwi, żeby wpuścić pasażerów. I znajduje się w lotnisku Charles de Gaulle. Nie wiem, czy ja dobrze to wymawiam. To jest lotnisko, może ze złym akcentem oczywiście, ale to jest lotnisko nieopodal Paryża. O, tu jeszcze mi się doczytują budynki. Wielgachne lotnisko. Także kołowanie może tutaj troszkę potrwać. I polecimy sobie do innej miejscowości francuskiej. Bordeaux. Też nie wiem, czy to dobrze wymawiam. W każdym bądź razie będzie tutaj przelot we Francji, a to dlatego, że tutaj ten samolot, jak mam, wykonali w większości Francuzi, więc mamy tutaj też głos francuskiej stewardesy. Rzućmy się tu jeszcze do kokpitu. Zobaczmy sobie opcje tego samolotu. Mamy autostart. Na dzień dobry możemy sobie odpalić na szybko samolot. Mamy też opcje. Tu mamy coś takiego jak włączenie cieni i to są chyba cienie zewnętrzne, tak? Samolot będzie nam rzucał cień. No oczywiście opcja będzie zbędna w nowym release, gdzie będzie już kompozytor dodany. Co w sumie już możemy sprawdzić w buildach deweloperskich nocnych i tam już cienie zawsze są dostępne. Niestety ten samolot ma crasha gdzieś w MCDU. Po prostu wywala się. Kiedy testowałem to z nocnym buildem, więc tutaj używam wersji tej oficjalnej FlightGear. Jest to 2020.3.9 obecnie. Także sobie włączę te cienie. Tu w ogóle shadery samolotu możemy włączyć. No, kto co lubi, jak dla mnie samolot nabiera białego koloru, co też jest fajne. Chyba tak sobie to zostawię, dobra. Ciekaw jestem, jak to w kokpicie wygląda. W kokpicie chyba tutaj zmian nie robi, tak. To jest tylko dla modelu zewnętrznego. I pokaż moduł nawigacyjny, to jest w kokpicie. No to widzimy, że te pokrętła nam się nadają, kiedy to zaznaczymy. Ale te pokrętła też są tutaj, to możemy sobie podnieść, są też tutaj zawsze na stałe umiejscowione, więc kto co lubi,
O nie to, ten checkbox, tak, to jest tu zawsze, a dodatkowo możemy sobie je włączyć tutaj. To są pokrętła kursu, headingu i nastawów wysokości. I tu mamy takie cieniowanie kokpitu jeszcze, o, włączyć możemy sobie. Dosyć fajnie to wygląda, jest taki bardziej ten kokpit, no, wycieniowany. Ma to tylko jedną mankament, że nie działa nocą. Tu możemy też kliknąć na podstawę kolumny wolantu, żeby poukrywać sobie wolanty i tutaj też razem z tym panem i bardzo fajnie, że można to sobie ukryć. Także jakbyśmy sobie chcieli zrobić noc i chcielibyśmy sobie tutaj włączyć jakieś oświetlenie, to niestety nie działałoby to nam z tą opcją. Także dobrze, ja to sobie włączę, ale tutaj w nocy pamiętajmy, że to nie będzie nam działać dobrze. Także całkiem fajnie się kokpit prezentuje. Tutaj na panelu górnym w zasadzie nic nie mamy klikalnego. Tu jest jakiś chyba telewizor i pilot. Tutaj daję Ctrl-C i widzimy, cóż tu mamy klikalne. A klikalne mamy niemal wszystko, nawet bezpieczniki możemy sobie wyjąć, co powinno rzeczywiście zasumelować odłączenie od prądu pewnych podsystemów, za które dany bezpiecznik jest odpowiedzialny. No także wykonanie tutaj jest rewelacyjne według mnie, ale niestety samolot troszkę źle się trzyma na autopilocie. Także coś za coś. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Mamy wybór malowań. Tutaj też możemy sobie parę malowań wybrać. Nawet mamy ciekawe malowania. No dobrze, może sobie te zostawię. Coś tam jeszcze mamy. Mamy Ground Services, czyli tak, serwis naziemny. Możemy sobie jeszcze dostawić tutaj klocki pod koła, jeżeli chcemy. Zewnętrzne zasilanie. Ono jest dostępne już od razu automatycznie, domyślnie. Możemy sobie też włączyć, wyłączyć. Tu mamy dotankowanie samolotu i w sumie moglibyśmy sobie teraz go zatankować odpowiednią ilością paliwa. Tak będzie wyglądała nasza trasa przelotu. Ja tutaj na szybko używam Online Flight Planner ORG, żeby sobie też sprawdzić ilość potrzebnego paliwa. I tu mamy całą trasę. Także tutaj mi mówi ten planer, że potrzebuje 3487 funtów paliwa. Mam tutaj dużo więcej, więc podłączymy sobie tutaj ciężarówkę i jeszcze podłączymy się. Tak, jesteśmy podłączeni. O, widać to nawet. Tutaj mamy ilość paliwa obecną. Tu mamy ile sobie chcemy, ile żądamy. Dobrze, jadam z górką 4000. Troszkę na zapas. No teraz mamy więcej niż powinniśmy mieć, więc dajmy sobie drain. Czyli opróżnijmy sobie najpierw zbiorniki z paliwem, tu jakaś resztka zostaje, ale dobra. Dajmy sobie teraz refuel. Dosyć szybko to przybiega. No mamy tu też więcej, 4100, dobra. Tu możemy też sobie zobaczyć, jak to się rozkłada na zbiorniki te paliwo. Mniej więcej wszędzie porówno. Załoga, pasażerowie na maksa, ładunek tak do połowy, ok. Także odłączmy teraz cysternę. Dobrze, klocki pod koła też mogę zdjąć, myślę. Coś tu jeszcze mamy? O, mamy mapy. Tu niestety mapy trzeba sobie samemu dodać, bo tutaj no twórcy tego samolotu nie mogą nam zapewnić wszystkich map. Tym bardziej, że one są pewnie prawnie chronione. Ja tu sobie nawet chyba pewne mapy dodawałem. Nie wiem, czy Wrocławia, czy Warszawy. O, nawet mam Wrocław. Tu mamy mapę ICAO. Tutaj mamy runway, czyli możemy teraz sobie wybrać lotnisko, tylko oczywiście to jest ciągle Wrocław. A, tu już chyba nie mam konkretnie tak map dla konkretnych pasów startowych. Tutaj też nie mam CD i stary. No chyba sobie nie dodawałem po prostu, ale to można sobie pododawać te mapy. Tutaj nie będę tego teraz używał, ale też fajny feature, że mamy sobie właśnie możliwość podejrzenia map. Nie wiem, czy jeszcze Warszawę sobie dodałem. Nie dodałem Warszawy. No, tylko Wrocław sobie testowo dodałem. Ale oczywiście teraz jestem w Paryżu, więc te mapy też. O, co tu się teraz dzieje?
Muszę wybrać pas. Dobra. W każdym razie, tak też zauważyłem, to ta mapa ma też mankament, no, że robienie tutaj zoomów, tu jest chyba przycisk na zoom, na przybliżanie tego, czy na poruszanie tego horyzontalnie, wertykalnie, to średnio działa niestety, także posługiwanie się tutaj tą mapą jest troszkę toporne, niestety, ale jest taka też możliwość, ma to takie opcje i mamy, o, włączyłem chyba pożar silników, ale silniki nie są włączone, więc na szczęście nie zadziałało mi to. Dobrze, nie chcę pożaru silników, ale też możemy sobie włączyć taką opcję. No tyle z opcji, jeżeli chodzi o ten samolot. Niezbyt rozbudowane te opcje, ale wystarczające, myślę. Dobrze, wykonajmy sobie troszkę tutaj z checklisty, jak ten samolot uruchomić. Może nie będę tej checklisty robił aż tak szczegółowo, sprawdzając każdego przełącznika. Ale tak, powinniśmy sobie zrobić jakiś tam obchód zewnętrzny, powiedzmy, że zrobione. Inspekcję kokpitu. Dobrze, hamulce postojowe muszą być zaciągnięte i tutaj mamy hamulce postojowe, tak mamy. O, co tu się dzieje? One są teraz zaciągnięte, ale nie wiem czemu to tak skacze, nigdy takiego efektu tu nie miałem. W każdym bądź razie hamulce są zaciągnięte i przepustnica jest w pozycji cut off. Tutaj co ciekawe, przepustnica właśnie domyślnie jest w cut off. Teraz jakbym chciał ruszać przepustnicą i ruszam sobie tutaj kontrolerem przepustnicy, to mi nie działa, bo przepustnica jest właśnie w pozycji cut off. Musimy najpierw sobie kliknąć tutaj na przepustnicę, żeby teraz przesunąć przepustnicę w pozycję idle i teraz dopiero tak tutaj mój kontroler działa i reaguje przepustnica. Także upewniamy się, że mamy w cut off. Cut off, czy jest odcięty zawór paliwa. Sprawdzamy sobie emergency light. Dajemy, włączamy sobie, jest włączony. Tutaj mamy przełącznik day night light, czyli jasność tutaj nocna albo dzienna. No jak jesteśmy w nocy, możemy sobie włączyć wtedy ten przełącznik. Ja latam w dzień, więc będzie off. Fuel crosswind na off. Gravity cross flow jest na off. Center wing crossfit override w pozycję normal jest ok. Generatory tutaj są off, ok. Przyciski baterii, przełączniki baterii na off jest ok. External power jest w tej chwili off, ale jest podłączony, jest available. Ten przełącznik awioniki jest na off, ok. Fuel boost, czyli dodatkowe pompy paliwa w pozycję normal, są w normal. Ignition możemy dać na normal. To jest chyba teraz on. W dół jest na normal. Tutaj są takie dziwne troszkę strefy klikania czasami, bo klikam przełącznik, o, on idzie teraz do góry, jak klikam, to już się nie da go przełączyć, muszę kliknąć tutaj niżej, na jakby podpis. Teraz mi poszło w off i teraz poszło mi w normal, więc dajmy, o, jest teraz w normal. Standby power tutaj sobie testujemy, musimy przytrzymać, świeci się na zielono, lampeczka jest ok. Dźwignia podwozia w dole, jest w dole. Wszystkie przełączniki anti-ice są na off. Albo tutaj normal, jest normal i reszta jest na off, jest ok. Przełącznik anti-skid jest na normal, to jest ten przełącznik, ok. Pompy hydrauliczne tutaj ma być na off, jest na off, te mają być w pozycji normal, tu mamy podpis on, ale to jest inaczej chyba mówiąc normal, ok. Światła zewnętrzne wyłączone, tu mamy światła zewnętrzne, tu mamy stroby wyłączone, te są wyłączone i tu jeszcze dodatkowo mamy światła, tutaj podniosę na razie, mamy taxi, jest off i światło lądowania też na off. Dobra, no. Dajesz na kotów, jest, dobra. I tutaj zabezpieczenie cabin dump jest na off i tutaj też ten zawór izolacyjny jest zamknięty i zabezpieczony. Tutaj te przełączniki wszystkie są w normal. Ok, tutaj jest manual rate knop na hold, tak ma być. Auto rate knop na normal, jest na normal. Bleed air z silników jest w pozycji HPLP. Tutaj może tego dobrze nie widać, może przyłączę się tutaj na pierwszego oficera, o tak, tak, tu mamy bleed air silników, jest zawór wysokiego i niskiego ciśnienia i tak ma być dla obydwu silników i tutaj paki dla kabiny pilotów są w pozycji włączonej i tak samo dla kabiny pasażerskiej są włączone, dobrze. Zawór izolacyjny paków jest zamknięty, tak ma być. Temperatury tutaj wedle życzenia, mamy 21 stopni ustawione, jest dobrze. Wszystkie przełączniki APU, które są tutaj, są w pozycji off albo normal. I tak w sumie powinno być. Dobrze, przyłączmy się teraz na widok
tutaj kapitana. Tutaj mamy przełącznik Grand Idle, ma być w pozycję normal, jest w normal, ale to jest nieoperatywne nawet. Synchronizacja silników jest w off, ok. I światła taxi i kołowania są w off, ok. IRS-y powinny być w off. Tutaj co ciekawe, domyślnie są od razu na pozycję nav, co jest nieprawidłowe. Przekręćmy je w pozycję off. Dobra. Dobrze, teraz uruchommy sobie już zasilanie, czyli bateryjki dajemy na on. I drugą. Generatory też włączamy. Awionikę. Tu mamy przełącznik awioniki. Mamy dwa, no w sumie trzy stany. Mamy off wyłączone, to jest teraz. Pierwsze kliknięcie to jest przełączenie się na ICAS, czyli wyświetlają nam się tylko te dwa ekrany i nic więcej. I powiedzmy w tej chwili tylko to potrzebujemy, więc nie musimy na razie przełączać się na awionik. To by włączyło nam wszystko. MCDU i też Primary Flight Display by nam połączało i dla tutaj wszystko dla pierwszego oficera. Ale na razie zostawmy sobie to na pozycję ICAM. Teraz możemy włączyć IRS-y. Dajmy je sobie na razie na Align. I powinniśmy chyba mieć wtedy jakiś podpis zielony, że jest wyrównane. O, nawet już jest szybko. Tak, na Freddy. Nie wiem, czym jest Fold. Ok, ale dajmy sobie już na NAV, jak jest ready. Bardzo szybko się wyrównały. I możemy uruchamiać APU. Oczywiście moglibyśmy też włączyć sobie zewnętrzne zasilanie, jeżeli potrzebujemy. Ja nie będę włączał. Uruchommy sobie APU, czyli tutaj mamy... A najpierw jeszcze tutaj się upewniamy, że tutaj lewa pompa jest w pozycji normal, pomocnicza pompa paliwa, bo z niej będzie brane tutaj paliwo z APU. To może sobie przybliżę. Włączamy generator APU. Bleed air na razie jest w pozycji off i dobrze. Starter disengage dajemy sobie w pozycję norm i jest w norm. Master włączamy master na on. Robimy sobie teraz test. Przytrzymujemy przycisk, pokazują nam się wartości. Tutaj ilość volt powinna być minimum 22, wtedy jest ok. Więc nie potrzebuje też zasilania zewnętrznego. I startujemy APU tym przełącznikiem. I rozkręca nam się APU. Tutaj też będziemy mogli sobie podejrzeć, jak damy sobie engine. Tu mamy ciśnienie startowe dla APU. APU on. Bleed air valve close. Dobra. Tak, APU nam się rozkręciło na 100%. Teraz mam na checklistie, że powinniśmy poczekać na napis ready to load i to się powinno nam wyświetlić tutaj, ale... No to się klika? Ciekawe. Ale coś się... ten napis nie pojawia, może przyspieszę czas. No dobra, dobrze, nie będziemy na niego czekać. Włączmy sobie AirBleed z APU. Mamy podpis, że jest otwarty zawór bleed, ok. Powinniśmy sobie sprawdzić teraz tutaj na ICAM informacje o paliwie. Ileż to mamy paliwa? Tutaj wyposażenie, paliwo i ładunek. Coś mam za dużo tego paliwa teraz. Zmieniła mi się wartość po przetankowaniu, ciekawe na to wygląda. Więc dajmy jeszcze raz, nie to, Ground Services. Ciężaróweczka, podpinamy. Tak, mam 8000, chciałem 4000, dajmy sobie drain. I jeszcze raz refuel. Dobrze, refuel completed. No teraz się zgadza, no ciekawe, czemu mi ta ilość paliwa się zmieniła. Możemy sprawdzić hydraulikę. Tu akurat ciśnienia nie mamy. Ilość hydrauliki 95% jest dobrze. Temperatura 21 na zielono jest dobrze. Klapy w górę. Tu mamy przełącznik klap, jest w górę. Spoilery retracted, czyli schowane. Tu jest dźwignia spoilerów, są schowane. Teraz możemy sobie sprawdzić wszystkie tutaj warningi. Tu mamy takie obracane pokrętło do testowania różnych rzeczy. Nie, chyba się nie da otworzyć tego na osobnym ekranie, ale dobra. Tu możemy sobie, o, dajmy sobie taki widok. Tutaj klikamy i mamy teraz test dla wykrycia dymu. Test landing gear. Tutaj mamy test dla wykrycia ognia.
tutaj przepustnica, rewersy na przepustnicy, tutaj test błędów o klapach, tutaj podgrzewanie szyby, overspeed działa, test na angle of attack jest ok i testy na ciśnienie tutaj oleju, hydrauliki i paliwa. I możemy wyłączyć testy. Testy porobione. Teraz możemy tutaj włączyć przycisk zapiąć pasy. Teraz mam na liście, że powinien włączyć J-Amper. J-Amper włącza się tutaj na autopilocie chyba. Innego przełączniku nie znalazłem, ale teraz to nie zaskakuje, więc zostawię to na razie. Możemy sprawdzić powierzchnie sterowe. Tutaj mamy przełącznik Controls Position. Możemy sobie poruszać teraz wolantem, jest ok. Góra, dół też jest ok. I ster kierunku działa. Crossfit dla fuel. Możemy przetestować tutaj. Na razie tylko włączyć i wyłączyć, czy działa. Jest ok. Możemy sobie teraz odsłuchać 80, skonfigurować radia. Tutaj mamy właśnie panel do konfigurowania częstotliwości dla radia. Mamy COM1 i NAV1. Tu powinna być dwójeczka, ale to się podświetli, jak włączymy sobie całkowicie naszą awionikę tym przełącznikiem, więc na razie tylko to nam działa. Jeżeli chodzi o ATIS, możemy sobie tutaj użyć Red Griffina. Podejrzymy sobie częstotliwości. O raju, ile ich jest. A ATIS-a nie widzę. A jest, dobra. 127, 125. Teraz tutaj mamy na standby'u wybraną tutaj tą częstotliwość COM1. Musimy ją sobie zmienić. 127 tutaj dużym pokrętłem zmieniamy MHz, a małym pokrętłem kHz i mamy teraz 125 ustawić. 100, dobra, strona 100. O. Dobra, jest 125 i teraz aktywujemy tutaj przyciskiem transfer. Jest aktywny ATIS. Mamy informacje. Ja tu jeszcze sobie włączę już awionikę całkowicie. Będziemy widzieli nastaw częstotliwości. Sobie sprawdzę wszystko jednak tutaj w metarze pogodowym. Zgadza się. Mamy ciśnienie 1012. Ja mam 1013. Tu mamy pokrętło Baro. Nie, tutaj mamy pokrętło Baro. Tu nam fajnie nam tulti podpowiada w calach słupka rtęci, a tu mamy nadwyświetlone w hektopaskalach. Dajmy sobie 1012. To chyba też to jest konfigurowalne. Tu mamy też Primary Fly Display. Na razie może wyłączę tego ATIS-a. I tu możemy sobie konfigurować. O, na przykład mamy Baro i możemy sobie przełączyć na cale słupka rtęci albo na hektopaskale, bardzo fajnie. Tu mamy też w metrach wysokość, a minimum chyba sobie ustawiamy tym pokrętłem, jak nie mam. Tak, tutaj sobie tym ustawiamy. I mam też przycisk standard, czyli ciśnienie standardowe, które tam ustawię od razu. Ciśnienie standardowe, nie musimy wtedy kręcić pokrętłem. Dobrze, może tutaj jeszcze sobie zamkniemy drzwi. Wyłączymy external power już. No i teraz możemy sobie tutaj zobaczyć, skąd będziemy startować. Czy tu jest ground? Jest ground, nawet dużo groundów. Dostrójmy sobie na szybko częstotliwość na ground. Dajmy sobie radio check. A czemu mi nie czyta? Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Paris Deval Ground, reading U5HEIS available at 127.125. Dobra. Dajmy departure information. Paris Deval Ground, Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike request departure information. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Paris Deval Ground, 26 prawy. Runway 26 right wind 200 degrees, 7 knots. QNH 29.87 inches of mercury. 987 to mam ustawione. 2.15 visibility 25 kilometers. Clouds scattered at 2892 feet. Mamy informacje o chmurkach. Widoczności jest bardzo całkiem dobra. Dobra. Więc będziemy startowali z pasa 2.6 prawy. Więc skonfigurujemy sobie teraz MCDU.
I tutaj tak, mamy najpierw stronę identyfikacji, nawigacji. Mamy tutaj daty. To jest akurat obecna data. Mamy też datę Iraka. Ona i tak jest pewnie przestarzała. Mamy nawet time, godzinę. Ciekawe, czy coś jest w maintenance. Nie ma nic. Dobrze, idziemy sobie w post-init. Czy tu będą informacje? Jest, dobra. Czyli mamy naszą wykrytą pozycję. Ostatnia pozycja, wszystko się raczej pokrywa. Więc załadujmy sobie na przykład last post. I możemy iść w planowanie lotu. Ok, mamy tutaj start, czyli nasze lotnisko w Paryżu. Lima Foxtrot Papa Golf i wpiszmy sobie destination, czyli Lima Foxtrot Bravo Delta to będzie. Lima Foxtrot Bravo Delta. Ok. Możemy sobie ustawić teraz departure i arrival. Stawmy sobie departure, czyli to był pas 2.6 prawy. Nie mam tutaj takowego. Tu jest next. Ok. 2.6R. Loaded. Seed. Nie mam seedów. Dajmy default. Loaded. Wracamy do planu lotu. I mamy tutaj już pokazane tak nasze odloty. Stawmy sobie arrival. Runway. Sprawdźmy pogodę. To będzie pozycja. Wybierz lotnisko. Lima Foxtrot Bravo Delta. Jest nasze lotnisko docelowe. Mamy tak. Pierwsze co to wiatr. Wiatr wieje z kierunku 270, czyli pas 27. Nie mamy takiego pasa, ale najbliższy będzie 29. Możemy sobie wziąć 29. Na którym mamy ILS-a jeszcze pod częstotliwością 111.150. Dokładny kurs sobie też zapiszę, to jest 286. Dobra. Więc pas 29 jest taki tutaj, dobra, załadowany. Wracamy. Czy są tu stary? Nie ma starów. Approach. No cóż, default nam zostaje. Wróćmy teraz do planu lotu. Mamy następne strony. No i tu mamy nasz cały plan lotu. Będę też sobie pewnie to tutaj podejrzeć. Tak, planowanie lotu jest. Zobaczmy też sobie mapę. Jak to wygląda. No możemy tutaj sobie oczywiście dodać troszkę więcej tych punktów. Dajmy sobie fiksy. Na przykład polecę sobie na punkt ten, Welin. Będzie up 4 i tu bym wstawił Welin, dobra. Więc wpiszmy Welin. Dobrze, coś nie tak. Chyba nie w tym miejscu ten Welin poszedł. Dajmy delete. No jak to idzie? Powinno być ok. Up 4. Tu mamy departure 3, ostatni punkt. Dajmy next. No to jest deep 3. A, bo ja chyba powinien to tutaj wstawić w up 4. Dobra. To jedźmy po kolei, może stąd. Może wstawmy sobie ten punkt. Adada. Ciekawa nazwa. B.
pułap 4. O, teraz idzie dobrze. Co my tu dalej możemy sobie wstawić? Może ten punkt. Lux. Ok. Dobrze, może dajmy coś tutaj. Na przykład, nie będzie ten. Balan. Tak dalej, ok, balan. I w up 4, ok, i coś może jeszcze tutaj sobie wstawimy, na przykład tego punkta czala. Tylko jeszcze dam next, nie next, jest dobrze, dobra. Czala. Ok. Dobrze, może na wali nie będę leciał tutaj. Sobie wlecimy na oś pasa. Także mamy plan lotu ustawiony. Ok. Tylko nie jest aktywowany i tutaj chyba musimy się posłużyć tym okienkiem Load Manager, żeby aktywować plan, bo tutaj nie widzę żadnego potwierdzenia aktywacji planu. Więc chyba tak zróbmy. Dajemy tutaj Active. OK, i teraz mi nawet się strzałka pokazała, do którego punktu będę zmierzał najpierw. To mogę zamknąć. Cóż my tu mamy? Performance. Bo NAV, coś jest w NAV. A, to jest lista moich planów lotu. Tu będzie progress. Directu nie ma. Dobrze, więc zróbmy sobie teraz performance. Cessna Citation X. Kod wywoławczy jest OK. Dajmy następną stronę. Prędkość do wzbijania 250. Tu mamy chyba też jeszcze w liczbie Macha. Jest OK. Cruise altitude. OK. Poziom lotu. Pytanie, jak wysoko się wzbić. Ja myślę, że wykonam lot na 30 tysiącach. Zastanawiam się, jaki format tutaj zostanie przyjęty. Dobrze, jest przyjęty flight level 30 tysięcy. I prędkość przelotowa 330 jest OK. Prędkość zniżania 200 też jest OK. Tu mamy jeszcze prędkości przy departure i approach. Speed limit 200, wysokość przy ziemi 2500, przy dystansie 4 mile morskie i prędkości approach. Gdzie tu mamy dla klap prędkości ustawione. Jest OK. Można powiedzieć, że będziemy lądowali z prędkością 140, znaczy approach zrobimy sobie z prędkością 140 węzłów. Na klapach 35. Dobrze, wróćmy. Tutaj wszystko dajmy, idźmy dalej. Step increment, tu nie będę chyba nic zmieniał. I mamy ilość paliwa dla startu i lądowania. Zostawmy to sobie bez zmian. Transition altitude, tu jest standard amerykański. 18 tysięcy, ja to sobie zmienię. Dajmy sobie 8 tysięcy. Speed alt limit 260 na wysokości 7800. Nie wiem czemu tak, ale zostawię to. Init cruise altitude optimum, niech będzie. Dewiacja ISA 0, ok. I wiatr na wysokościach przelotowej. 139 na 5 węzłów, a dobrze, nie będę już tego zmieniał. Dobrze, tu mamy wagę, zobaczmy, czy coś się tutaj zgadza z tym okienkiem. To powinna być waga samolotu bez paliwa. Jak mam wagę całkowitą, 31500. I odejmiemy sobie 4100. To coś mi się nie zgadza, ale jeszcze chyba pasażerowie, tak, jeszcze odjąć 1700. A i cargo 4000. O, i teraz mi się zgadza, tak. Waga samolotu bez paliwa. I znaczy paliwa i ładunku, czyli sama masa samolotu. Tutaj masa paliwa, masa ładunku.
Ilość pasażerów i załogi 8 pasażerów, załoga 2. Średnia waga pasażera 170 funtów i waga pasażerów całkowita 1700. Nie będę tego zmieniał. I całkowita masa samolotu, która pokrywa się tutaj, jest ok. Dalej, speed limit 200. A, to już jest pierwsza strona. Nie, co to jest? Departure speed. A, dobra. To już byłem na tym. Czemu nie ma strony 6.6? Dobra, nie ma strony 6.6. Tu jest return i nic więcej. Tu jest druga strona. Conversion. O, tu mamy kalkulatorek. Możemy sobie konwertować liczby. Czyli na przykład 1000 stóp to jest 304,8 metra. Super. Co tu jeszcze mamy? O, wiele tutaj mamy rzeczy do konwertowania. Okej, okay, tego nawet nie widziałem wcześniej, wam powiem. Jak stąd wyjść? Gdzie jest return? Nie ma return. Dobrze, wyjdźmy tak. Teraz nie wiem, jak tam wszedłem. O, teraz jest 5.5, a nie 5.6. A, tutaj znowu wszedłem, dobra. Mam jeszcze patterns. Okej, okay, mamy hold. Wow, chyba to włączyłem. Flyover, review, zakręt proceduralny, hold fix. No, jest tu troszkę opcji. Dobrze, flight line, tu już mamy zrobione. Progress. Clear nie działa. No to chyba wszystko mamy. Chociaż. Nie wiem, jakie mam prędkości referencyjne. One się powinny ustawić. Tak, tu się nam ustawiły, mam nadzieję, prawidłowo. To gdzieś to można było jeszcze podejrzeć. Gdzieś chyba tutaj return. Czy to było tu? V-speed. Tak, mamy tak. V1 to jest 131, czyli jedyneczka. V2 132. O nie, to jest... A dobrze, V2 143. VR Rotate 132, jest Rotate 132. Dobrze, także prędkości mamy ustawione, dajmy wstecz. Wstecz. Dobrze, tutaj tyle. Także myślę, że jesteśmy skonfigurowani tutaj z planem lotu. V-speed sprawdziliśmy. Transponder powinien być w standby, chyba tak jest, czy nie? Tak, jest standby. Tu się jakoś to zmienia, tak, tym się kręci. Mamy standby, dobra. I światło beacon włączamy, co oznacza, że będziemy odpalać silniki. Tu jest światło beacon. Tu możemy jeszcze raz kliknąć i to będzie beacon plus stroby. Na razie on przełączy w samo beacon. Ok. I startup checklist. Upewnimy się, czy jeszcze drzwi mamy pozamykane. Nie wiem, czy tutaj jest podejrzenie drzwi. Chyba nie. Są silniki normal, dobra. Więc po prostu sprawdźmy, tak, silnik, drzwi są zamknięte. I teraz tak, upewniamy się, że przepustnice są cut off i są cut off. I odpalimy prawy silnik, czyli przełączamy przepustnicę w pozycję idle, czyli dopływ paliwa jest teraz otwarty. Upewniamy się, że ignition jest w normal i tutaj mamy przycisk startujący prawy silnik. Silnik się rozkręca. Tu idzie wskazania, olej, ciśnienie rośnie. I turbinka się rozkręca. Ok. I startujemy lewy silnik. Odcinamy, znaczy ustawiamy przepustnicę na idle, czyli paliwo dopływa i ignition jest na normal, lewy silnik startuje. Tak jest, startuje, ciśnienie rośnie, turbina się rozkręca, temperatura rośnie i tyle. Ok. No i silniki wystartowały. Dobrze, teraz możemy wyłączyć
O, teraz mamy napis ready to load. Ciekawe, kiedy on się zaświecił. Teraz możemy wyłączyć AirBit dla APU, bo już tutaj musimy off dać. O. No bo już jest AirBleed, znaczy powietrze pobierane z silników głównych. Dobrze. Tutaj mamy paki potwierane, już to zrobiliśmy, ok. Tutaj zerknijmy sobie na ostrzeżenia. Mam jeszcze windshield heat in operate, czyli podgrzewanie. Tutaj włączymy sobie ogrzewanie szyb. Dobrze. I checklista do taxi. Włączamy sobie na flights. Światła nawigacyjne, one są tutaj włączone. Taxi lights to jest tutaj włączone. Heading indicator stawmy sobie na pas. Będziemy startować z 2.6. Tutaj mamy heading. Ok. 2.6. Kręcimy. Jest. Ok. Jest heading 2.6. Wysokościomierz ustawiamy. Jest ustawiony. Powinien być ok. Tutaj moglibyśmy ustawić autopilota, że na przykład będziemy trzymali NAV i VNAV, chociaż teraz to nie działa dobrze. To włączymy sobie później. Standby. Dobra. Klapy możemy dać na 5 stopni. Teraz tylko sloty poszły i są klapy na 5. Tu możemy też to sprawdzić, gdzie są klapy. Tu są klapy, tak? Są na 5. Trymer, musimy tak sobie teraz wyważyć samolot, żeby ta wskazówka była w zielonym łuku, czyli stabilizator. Tutaj szczerze mówiąc nie wiem, czym tu kręcić, bo to jest chyba dla autopilota trymowanie. Tutaj mamy jakiś secondary trim, a nie chyba główny, więc ja po prostu używam przypisania klawiszy do trymowania, bo ten tutaj nie reaguje też, więc w sumie nie wiem, czy to jest jakiś, gdzie tutaj z kokpitu się porusza tutaj tym trymerem, więc użyję sobie przypisania na joysticku i tu sobie troszkę podniosę do góry. W sumie to jest nose down. O, mniej więcej tak. Możemy przetestować spoilery. Dobrze. Dobrze, możemy zrobić request taxi clearance, czyli poprosić o kołowanie. Więc zróbmy sobie request taxi. O, nie zrobiliśmy sobie request engine start, ale dobra. To nie jest konieczne tutaj. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Paris D-Ball ground, taxi to hold short of runway 26 right, contact Paris D-Ball tower at 118.650 when ready, squawk tower 566, you have information whiskey. Dobrze, dostaliśmy też squawk 4566, więc taki sobie ustawmy, tutaj dajmy i kręcimy na 4.5, pierwsze dwie liczby. 4.5 i drugie liczby 6.6. Dobra. Czyli możemy kołować na pas 2.6 prawy. W sumie to ja nie wiem, gdzie ten pas jest. Mapa. Ok, on jest za nami po prawej, także nie będzie chyba daleko do kołowania. Dobrze, to pojadę sobie do przodu i tu wykręcimy. Tutaj jest ten pas. Więc jakoś tutaj na tą drogę kołowania trzeba będzie sobie tu zjechać. Tutaj chyba pojechać albo tam dalej jeszcze. Ok. Dobrze. Więc lista taxi, parking, brake, release. O, teraz zadziałało ładnie. Samolot się jeszcze sam nie toczy. No i dobrze, tutaj podczas
kołowania sprawdzimy sobie. Też hamulce kół. Oraz moglibyśmy też zrobić sobie rewersy. Także przyhamujmy. Koła hamują. Nawet za mocno przyhamowałem. Klawisz delete, rewersy się włączyły. Klawisz delete, rewersy się wyłączyły, dobra. Więc teraz skręcę sobie w prawo. Tutaj jeszcze przełączymy się na Flight Management System, o, żebyśmy tutaj podążali wedle trasy wpisanej do komputera, a nie wedle na przykład radionawigacji. Jeszcze sobie włączę pitot static, czyli podgrzewanie, tak, rurki pitota i wszystkich tych otworów, przez które powietrze dostaje się do układów samolotu, żeby nam nie zamarzły. Dobrze, jesteśmy w końcu przy pasie. Zaciągnę hamulec postojowy. I teraz mamy checklistę przed startem. Parking brake zrobiony. Systemy antyobledzeniowe myślę, że są ok. Fuel crosswind normal. Sprawdzamy sobie ICAS. Tu mamy teraz nie startować, bo mamy zaciągnięte hamulce. Innych ostrzeżeń nie ma. Spoilery schowane, włączamy światła lądowania, wyłączamy taksi, włączamy jeszcze tutaj dodatkowo stroboskopy, o, tym przełącznikiem jest teraz beacon strobe, ok, i włączamy FMS, ale już to zrobiłem podczas kołowania tym przyciskiem. Tutaj jeszcze na tym wyświetlaczu włączało się jakoś, już nie pamiętam jak, żeby mieć VNAV. Chyba tutaj się włącza wory, lotniska, fiksy, a i tu jest V-Profile, ok, tu jest V-Profile, tak, mamy ładnie tutaj pokazany profil wznoszenia, zobaczymy jak to będzie w praktyce działać. Dobrze, zobaczmy czy możemy się połączyć z wieżą. Tu mamy wszystko na ground. Tower, jakiś pierwszy tower weźmy. I nie mamy jeszcze tutaj możliwości. Może trzeba podjechać bliżej. No cóż, podjedźmy bliżej. Ok, teraz nam się zmieniło w Red Griffinie. Dobrze, też podjadę do tej drugiej linii.
Dobrze, przyhamujmy i postojowy. Dajmy sobie ready for departure. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Paris D Ball Tower, line up and wait, get ready for departure. Dobrze, możemy wjeżdżać i czekać. Paris D Ball Tower, Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike, line up and wait, ready for departure, runway 26 right. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Paris D Ball Tower, runway 26 right, wind 210 degrees, 6 knots, QNH 29.87 inches of mercury, cleared for takeoff. Dobrze, dostaliśmy clear for takeoff. Zastanawiam, czy teraz da radę coś tu włączyć. Tak, NAV, VNAV. Był jeszcze speed, jak nie mam. A tu jest speed. Dobrze, i tym przyciskiem włączymy sobie autopilota, który jednak średnio działa, ale zobaczymy, jak to sobie poradzi. Klapy są. Wszystko wygląda ok. Tutaj możemy jeszcze, oczywiście zapomniałem dać, żeby włączyć transponder. O, teraz jest ok. Dobrze, startujemy i skręcamy zaraz w lewo. Więc rozkręcamy silniki. Ostro reaguje na stery. I możemy podrywać. Klawisz G, podwozie w górę. Dobrze, klapy podnosimy. Papa Romeo Oscar Mike Paris D Ball Tower, wind 210 degrees, 6 knots, fly at runway heading, climb to 3,400 feet and follow your flight plan, contact Paris D Ball departure. Dobrze, włączymy autopilota i zobaczymy, jak to autopilot będzie leciał. Tak, steruję przepustnicą, żeby zbić prędkość do 250, jest 250, tylko coś słabo wzbija. Mamy 3300 wysokość. Ok, chyba będzie wzbijał. Takie pikanie oznaczało chyba, że osiągnęliśmy waypoint. Tu mamy profil pionowy. Myślę, że na razie stara się chyba trzymać tego profilu. Zobaczymy zaraz. Okej, wykręca. Tak, jest kolejny waypoint, piknięcie. Podwozie jest w górze.
No się troszeczkę tutaj autopilotem zająłem, bo miałem problemy z tym autopilotem we wcześniejszym locie. Ale na razie zachowuje się prawidłowo. Zaraz będziemy mieli 8000, jest kolejny waypoint i zmienimy ciśnienie na standardowe. Jest 8000, klikam standard. Zaraz będziemy mieli 10000. Dosyć ostro teraz wzbija. Prawie 4000. Stóp na minutę. Dobrze, mamy 10 tysięcy, ale nie rozwija mi większej prędkości. Dobrze, wyłączmy światło lądowania. Tutaj możemy wyłączyć ludzikom, że mogą odpiąć pasy, bo wszystko wygląda dobrze. Możemy wyłączyć APU. Tu jest stop, stop. I dobrze, niech obroty nam spadną. I wyłączamy master off. Tu generator też dajemy w off. I wzbijamy 14 tysięcy, bardzo ostro, ale idziemy w górę bardzo ładnie. Troszkę nie rozumiem tylko czemu nie chcę tutaj się, tak, nie chcę rozwinąć większej prędkości. Ale na razie wygląda to spoko. Tak się prezentuje z zewnątrz. Nasza Cessna z pilotami na pokładzie. No pierwszy raz tu latam i teren mi się jeszcze tutaj nie doczytał do końca, ale doczytuje się powoli, widzę. Więc stąd ubytki w terenie. No, prędkość mi spada, niedobrze. A wciąż zadziera mocno. Przepustnica jest na maksa. No, jak dla mnie powinien już troszkę zmniejszyć kąt natarcia i nie zadzierać tak ostro, jak spada prędkość. Nie wiem, do czego to doprowadzi, pewnie do przeciągnięcia. Dobrze, teraz troszkę chyba zbija prędkość pionową, ale bardzo powoli. Ok, przyspieszył zbijanie prędkości pionowej. Także bardzo nie ufam temu autopilotowi. Może przejdźmy na prędkość pionową sterowaną ręcznie, nose down. Troszkę mu tu zbiłem tą prędkość pionową i już przyspiesza. Dobrze, myślę, że możemy dać troszkę wyżej. Czyli nose up kręcimy na może 2000 mu damy.
że jest mniej więcej 2000. OK, tutaj powinniśmy osiągnąć już lot poziomy. Jesteśmy chyba troszkę pod ścieżką tutaj wzbijania na profilu, ale jest całkiem dobrze. Dobrze, ja może dam teraz, wypróbuję tą opcję Flight Level Change. OK, Winaw się też włączył. I co on robi? Szaleje już do 3000. Ale zaraz powinniśmy osiągnąć nasz pułap przelotowy 30 tysięcy. Jest 29. OK, zmniejsza prędkość pionową. O nie, teraz miał chyba turbulencję, dobra. Gdzie utrzyma mi wysokość? Chyba tak. Będzie trzymał wysokość. Jest też opcja speed włączona automatycznie. Ciekawe, jaką prędkość by trzymał. 250 cały czas. Ululu, co tu się stało? Chyba turbulencja. Jakiś duży skok ciśnienia był chyba. Ale zareagował przepustnicą. Dobrze, coś tam Red Griffin chciał, żebyśmy się chyba przyłączyli na tutaj strefę. A jesteśmy w approved, dobra. OK, jest checkpoint. Mam wrażenie, że to jest dźwięk rozłączającego się autopilota. Taki troszkę niepokojący jest ten dźwięk osiągnięcia checkpointu. Znaczy checkpointu, waypointu. Punktu na trasie. No i myślę, że możemy się teraz zdelektować przelotem, który jeszcze troszkę potrwa. Tak jest. Ewentualnie możemy sobie nastawić radio też. Nastawmy sobie nawa na naszego ILS-a. To będzie 111 i 150, o nie w tą stronę. I aktywujemy. Tu mamy wora pierwszego. Możemy też dać MLS-a. Dobrze, i to jest kurs. Kurs na pas, na który będziemy lądować. To będzie 2,9, a dokładnie 2,86, więc może taki sobie ustawmy. Coś tu długo trzeba kręcić. Nie, shift nie działa niestety.
286. Także jest tutaj 286. Może też heading też sobie ustawię 286, albo na razie może tym, co lecę. Bo powinno się dać kliknąć tak i się ustawia na kurs, jakim lecę obecnie. Uhuhu. Ale już wysoko jesteśmy. Myślę, że stroby też można wyłączyć. O, tutaj zobaczmy, co się dzieje u pasażerów. Pasażerów włączyły się jakaś tutaj telewizja. Co my tu mamy? Niby jakąś mapkę z przelotem. Ciekaw jestem, co to za region. Tego się nie da chyba wyłączyć. I tu mamy, o, tu mamy też to samo. Pasażerowie mogą iść do toalety. O, teraz mogą iść do toalety. Także całkiem luksusowe wnętrze samolotu. Dobrze, tu jest widok pierwszego oficera. To też całkiem fajny widok na środku, na panele. I widok pilota. Dajmy sobie progres. Tutaj mamy estymaty czasowe, mamy ilość paliwa, estymacje, dystanse do następnego punktu. Jedziemy teraz do Gilux. Jest do Gilux. Zgadza się. 220 mil morskich. Tu mam po prostu zegar. Ciekawe, czy można włączyć jakiś radar pogodowy. Tu jest chyba radar, ale nie działa ten przycisk, tak? Nie działa niestety radar pogodowy. Tu jeszcze się zastanawiam, czy on mi się przyłączy na liczbę Macha. Nie przyłączył mi się na liczbę Macha, więc przyłącz mi się może mu. O, nie działa. Ok, mamy waypoint. Tu miałem wyłączyć stroby. Wyłączmy stroby. Dajmy tylko światła beacon. O, teraz są. Będzie temperatura minus 40. Także jest zimno, ale w chmurach nie lecimy, więc nie powinno być oblodzenia.
A, tu mamy włącznik pogody, tylko mamy komunikat, że weather engine must be on detailed weather and weather conditions must be thunderstorm. Aha, okej. Okay. Czyli jest radar pogodowy, tylko musimy sobie włączyć pogodę burzową, tylko wtedy on będzie działał. Ciekawe, dlaczego takie rozwiązanie tutaj zasugerowali twórcy. A tu włączymy sobie tym przyciskiem. Mamy mapę. I też mamy o taką dokładną mapę wyświetlaną teraz w Multifunction Display. To pewnie też sporo obciąża kompa. Ciekawe, czy to jest declutter. Może gdzieś jest. Mamy range. Mamy to jest checklist up, down. Checklist, to jest do checklisty. To by oznaczało, że możemy sobie chyba checklistę tu wyświetlić. O, tu chyba jest, tak, normal. Emergency nie ma. Checklist voice. Ok, i sobie czyta checklistę. Mapa. Wyłączmy mapę. Fajna sprawa. Ten przełącznik coś tu zmienia. Aha, to jest to samo co tutaj. Dobra. TCAS możemy włączyć też tym przyciskiem. Jest na auto. Dobra. Tutaj mamy stopper. Teraz jest stop, reset, dobra. I wyłączenie. Pogoda na primary fly display. Ale to się nie włącza, może właśnie przy burzy by się włączało. I primary fly display, tak, sposób wyświetlania tutaj horyzontalnego wskaźnika kursu, czy taki łukowy, czy pełny okrągły chcemy. Także bardzo fajne opcje ma tutaj ten samolot. Tutaj głośności. No tu różne pokrętła do nastawy mikrofonów i głośności odsłuchiwania tutaj radionawigacji. Cabin mikrofon. Emergency. Też mikrofon high frequency i komy. No w sumie powinniśmy to sobie włączyć, jeżeli tutaj... No Red Griffin chyba tego nie uwzględnia, czy mamy włączony mikrofon, czy nie, i pozwolił nam się komunikować bez problemu. No tu moglibyśmy się połączyć teraz z częstotliwością 119.95. I poprosić o wlot do strefy kontrolowanej. Chyba się zmieniło, teraz na 3090. Ok, zgadza się, możemy zrobić request. Chatter request clearance to transition through the CTR airspace. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Chatter Reporters approach transition through CTR airspace approved. Squawk Iden. No i dobra, jesteśmy approved. No, ale też nie musimy tego robić, żeby się co chwilę tutaj zgłaszać. No chyba to powinno być uzbrojone cały czas. Pozycję normal. To tak przy okazji.
Może podczas tutaj przelotu sprawdźmy sobie warunki nocne tego samolotu. Czyli jak damy sobie środowisko, czas. Dajmy sobie evening. Okej, teraz no właśnie tak jak mówiłem, światła nie reagują, a to dlatego, że oświetlenie nie reaguje, bo tutaj w opcjach musimy sobie wyłączyć wtedy ten zacieniowanie kokpitu. Teraz tu mamy przełącznik, czy chcemy mieć... O, nie ten przełącznik. To był ten przełącznik. O, dzień, noc. O, już mamy podświetlenie tutaj napisów. I możemy teraz sobie jeszcze włączyć intensywność różnego oświetlenia. Tutaj takiego światła flutes. Tu właśnie te instrumenty możemy sobie podświetlić. Nawet dosyć mocno, aż razi. Tutaj mamy... Left lights dla instrumentów i prawa strona dla instrumentów. Nie, centralna znaczy, nie prawa. Także oświetlenie też wygląda bardzo fajnie. Szkoda tylko, że nie działa z tamtą opcją cieniowania kokpitu. No ale trzeba o tym pamiętać, żeby to sobie wtedy wyłączyć. To mamy bardzo jasno. Aż za jasno. Także oświetlenie też jest bardzo dobrze zrobione. Wróćmy, niepogoda. Czas. Dajmy sobie afternoon. Jest kolejny punkt na trasie osiągnięty. Tu możemy wyłączyć oświetlenie. I tutaj możemy zauważyć, że zbliżamy się do punktu Top of Descent, czyli do miejsca, z którego rozpoczniemy zniżanie. Także widzimy też na profilu, że będziemy już schodzić. Na razie jesteśmy ciągle na VNAV, ok. Speed też jest kontrolowany przez autopilot. Ok, jest osiągnięty Top of Descent. No jeszcze nie, ale prawie. Już nam miga ostrzeżenie. Bardzo fajnie to jest zrobione. Naprawdę świetnie zrobiony samolot. Taki, no widać, że przyłożyli się do niego dużo szczegółów. Dużo elementów klikalnych i działających. Wiele opcji tutaj do konfiguracji tych paneli, wyświetlaczy, jak i tutaj innych przełączników, także naprawdę bardzo fajnie jest to wszystko zrobione. Ok, teraz osiągnąłem Top of Descent i samolot zaczął zniżać. Przepustnica poszła, tak, idzie jeszcze prawie że w idle, bardzo dobrze. Chociaż podejrzewam, że i tak samolot może nabierać prędkości, ale na razie jest ok, jeszcze prędkość nawet zwalnia. No jak na razie podczas tego lotu autopilot zachowuje się prawidłowo. No nie wiem, może jak latałem po Polsce, pierwszy lot jaki wykonałem, to no tam wariował strasznie, nie potrafił trzymać trasy. A tutaj jak na razie wszystko idzie bardzo ładnie. Ale może dlatego, że właśnie latam nad Francją. A tutaj samolot ten został wykonany jako dodatek przez osoby z Francji, jak nie mam, bo mamy instrukcję po francusku i strona, z której go pobrałem, też była po francusku. Chyba nie mam terenu. Nie wczytał mi się teren. Tak. Terenowa dziura. Ale chyba się doczytuje.
No idzie, idzie. Ściąga, ściąga. Także zniżanie jest, prędkość w miarę. 250 utrzymuje. No tutaj na checkliście mamy, że podczas zniżania trzeba włączyć APU, więc to sobie zrobimy. Czyli APU gen generator włączamy, bleed na razie off i teraz dajemy sobie ten starter disengage, pozycja ma być normal, będzie off, dobra, znaczy on, master on i voltage jest 28, jest ok, APU start. Tutaj warto wiedzieć też, że APU można włączać dopiero jak jesteśmy poniżej 31 tysięcy, więc ja już jestem, bo nawet mój lot był wykonany niżej, na 30 tysięcy, więc APU można już sobie załączyć. O, i teraz mamy ready to load. Nie wiem czemu od razu mi się wtedy ten napis nie pojawił. Teraz jest dosyć szybko. No i możemy włączyć jeszcze Airbit dla APU. Ok. Dobrze, zniżamy sobie. Mapę chciałem zobaczyć. Dobrze, jesteśmy już dosyć blisko. Zobaczmy sobie teraz. Nastawmy sobie ATC na nasze lotnisko docelowe. Tu będzie Lima Foxtrot Bravo Delta. Dajmy sobie, no mamy approach, ale dobrze, dajmy sobie tower. Tylko tak, żeby mieć jeszcze pozwolenie, musimy mieć pozwolenie na lądowanie, mam na myśli, to musimy mieć jeszcze pozwolenie na wlot w przestrzeń tutaj powietrzną. Na razie nie mam. Dystans też pokazany, bardzo fajnie. Też tutaj request ILS chyba niewiele da. No, nie jesteśmy approved do CRA, czyli tutaj do strefy. Dobrze, na razie sprawdzę sobie jeszcze ciśnienie. Obecnie jest 1015. Chociaż na razie jeszcze. No dobra, zmienię już sobie na 1015, chociaż jestem jeszcze dosyć wysoko. No, może też zobaczyć jeszcze tutaj pogodę. Pozycja, wybierz lotnisko. A odświeżę, bo nie wiem, czy to jest Lima Foxtrot Bravo Delta. No, troszeczkę się zmieniło. O, nawet się dobrze składa, bo wiatr mamy teraz dokładnie tak jak pas, jaki sobie wybraliśmy, 290. Tutaj mamy ciśnienie 1015. Także się zgadza nawet. Nie będziemy musieli już zmieniać.
Dobrze, zobaczmy profil do zniżania. Coś to się dziwnie rysuje. Ale samolot zniża ciągle, dobrze. Tutaj mamy też rysowanie zasięgu. Możemy sobie zobaczyć. Chociaż nie mamy constraintów, znaczy wysokości, jaka minimalna powinna być. Czy tutaj mamy taką informację? Tutaj mamy 4200 najpierw. Idziemy na approach 4 już, ok. I kolejny punkt ma 4200. Więc może tak sobie ustawię. Chociaż to może nie jest dobry pomysł, bo mi się top of descent zmienia. No dobrze, może nie będę tym ruszał. Tutaj mamy ciąg na idle, nie wiem, czy samolot będzie w stanie wyhamować. W sumie mamy profil ciągle aż do samego lądowania chyba na zniżanie, chociaż tutaj mamy troszkę lotu na wprost. To jest 2.9. Okej. No jak nie, to mu pomożemy spoilerami. Dobrze, dajmy zapiąć pasy. Możemy włączyć też landing lights. Jesteśmy poniżej 10 tysięcy. Prędkość powinniśmy mieć tak już z 200 węzłów, więc możemy przyhamować. Chociaż samolot nie chce przyhamowywać. Dalej mi trzyma 250. Po prostu dodał gazu. Coś źle to wygląda. Ale chyba wyrówna zaraz, czy nie? Tak, wyrówna na chyba 4200, mam nadzieję. Tak. No, ok, bardzo fajnie. Jakaś chmura była. Nic nie widzę. Także patrzę jeszcze na checklistę, co my tutaj jeszcze mamy do zrobienia. No prędkość na razie jest dosyć duża, ale dobrze, myślę, że jeszcze jest ok. Mam nadzieję, że
prędkość już zostanie zbita przy approach 4. Tu powinniśmy mieć już przy tym punkcie 200, nie, 180 węzłów. Dobrze, zobaczmy mapę. Tak, ILS wygląda, jest dostrojony. Częstotliwość jest złapana. Może poprosimy tu pozwolenie 118. O, tu jest approach. Auto approach. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar might request clearance to transition through the CTR airspace. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Cordo approach. Transition through CTR airspace approved. Squawk Biden. Dobrze, zeszliśmy approved. Dom teraz tower, zróbmy request ILS. No ja mu chyba wyłączę kontrolowanie prędkości, bo nie podoba mi się, że tak szybko lecę. I zrobimy to ręcznie. You are not approved? Jak to? Jestem przecież. No dziwnie, dziwnie. Powiedział mi, że nie jestem approved, a jestem. Dobrze, troszkę przepustnicy dodam ciągu. Stabilizujemy się na 200 na razie. Wysunę sloty. No, okej, prędkość się mniej więcej ustabilizowała. Cessna Sierra Papa Romeo Oscar Mike Bordeaux Tower, Squawk Tower 566 and Iden. No to masz przecież. Niska postawa chmur jest. Jak to wygląda nasz profil? Powinniśmy zaraz się zniżać. Powiększmy ten widok, bo tu już ledwo co widać. Punkt osiągnięty. Dobrze, dajmy klapy. Nie wiem, czemu mi na idle poszła przepustnica. Okej, 180, prędkość 180. Ej, on mi rusza przepustnicą sam. Dlaczego? Mamy punkt osiągnięty. Co on zrobi, jak dam speed? Wygląda to, jakby speed miał włączony.
Dobrze, lot zniżamy. Mamy klapy na piątce. Lądowanie powinniśmy wykonać około 120 węzłów. Aż ty jest approach. Ok. Fajnie, bo dałem nawa, od razu mi się zrobił approach. Bardzo fajnie. Jesteśmy na ILS-ie. Wysuniemy klapy dalej. Zobaczmy, czy damy radę. Ok. Idą klapy na. A, tylko chcę trzymać dalej 180 jeszcze. Ciekawe dlaczego. Widać pas, jest ok. Wysuńmy podwozie. Dobrze, gear down. Wygląda na to, że nie powinienem chyba jeszcze lecieć na klapach 15. Ale jak dla mnie lecimy za szybko. Zobaczmy. Zbija troszkę prędkość. Coś właśnie zauważyłem, że jestem na glide slope na ścieżce OK, ale nie jestem w osi pasa. To ciekawe. Coś chyba źle zrobiłem, ale za bardzo nie wiem co. Dobrze, wyłączę autopilota. A, dobra, autopilot off. Coś ten glide slope. A, coś mi to wariuje dziwnie. Znaczy nie glide slope, tylko localizer. Dobrze, wysunę klapy na maksa. Jestem za wysoko. Troszkę mi nerwowo reaguje na stery. Ale że wysoko mi poszedł teraz. Dobra. Troszkę zaraz wyrównamy. Dobrze, lot, pas widzę. 200. Dobrze, dam już ciąg jałowy. I usiądziemy. Jest pas 29. Dobrze, delete rewersy, hamulce kół. Dobrze, rewersy możemy ściągnąć i wykołujemy gdzieś, może tu w prawo.
Także światła kołowania włączamy tu, wyłączamy. Ja się zatrzymałem. Gdzie by tu kołować? Może tu gdzieś w prawo po prostu podkołuję. I... No niestety coś się zepsułem przy ILS-ie. Samolot mi nie chciał trzymać lokalizera. Dobrze, może stanę przy tych bramkach. Chociaż bardziej by się przydała jakaś płyta General Aviation. Tutaj zajęte, tutaj zajęte. I tam będzie chyba wolne kolejne. Dobrze, tu się zatrzymam i zaciągniemy hamulec postojowy. Dobrze, możemy podnieść klapy. Powinniśmy już to nawet zrobić podczas kołowania. Tu trzeba kliknąć wyżej. Wolanty to ja chcę schować. Landing lights możemy wyłączyć. Możemy wyłączyć anti-icy. Tutaj możemy wyłączyć, dobrze, beacona nie, ale tutaj powinniśmy mieć jeszcze włączone podczas lądowania stroby, o czym zapomniałem. Dobrze. Co tu dalej mamy? Spoilery są schowane, anti-icy wyłączone, radar wyłączony, prędkość, dobra, to już nie. Tu już jest ok i wyłączanie, parking brake ustawiony. Standby power off. Standby power, ok, jest na off. Ciąg, idziemy w idle, jest w idle i odcinamy paliwo. I możemy powiedzieć pasażerom, że mogą odpiąć pasy. Tutaj. Dobrze, silniki się wyłączyły. Tutaj możemy wyłączyć awionikę. Taxi lights już jest wyłączony. OK, nav lights możemy dać off. Jest w off. Tutaj światło beacon też już możemy wyłączyć. O, no, wyłączony. Emergency lights możemy dać na off. Tutaj ten gravity też na off. Dobrze, wyłączmy całkiem. I cam. APU możemy wyłączyć, czyli na stop. Dobrze, wyłączył się, więc generator też na off. Tutaj na off i też było master na off i bleed air na off. OK i tutaj możemy wrócić na normal.
Tu możemy dać na off IRS-y. Coś jeszcze chyba. Chyba w miarę wszystko. Możemy wyłączyć baterie i generatory. Ignition jest na off. Dobra. No i przelot wykonany. Także podsumowując, bardzo fajny samolot. Bardzo fajnie wykonany. Widzimy nawet tutaj takie refleksy pilotów na glas kokpicie. Także jest bardzo przyjemny samolot. Możemy wypuścić ludzi. Tak jak zauważyłem, właśnie ma pewne mankamenty niekiedy w trzymaniu GPS-a i muszę jeszcze rozpracować, co mi się stało z ILS-em, że mi lokalizera nie trzymał. Ja mu włączyłem nawa po prostu. Częstotliwość była ustawiona, kurs był ustawiony. Także coś widocznie tu jeszcze trzeba było zrobić. No już nie pamiętam, kiedyś wykonałem lądowanie tym samolotem ILS-em i jakoś nie miałem z tym problemu. No ale to było już może z miesiąc, dwa temu, więc musiało mi już wyjść z głowy, jak to się prawidłowo konfiguruje. Jak mi się uda, to dogram podczas montażu, co tutaj źle zrobiłem. Dobrze, także bardzo fajny samolot, polecam tą Cessna Citation pobrać sobie i latać. I też testujcie, zobaczcie, czy rzeczywiście ten autopilot będzie wam trzymał trasę, bo mi czasami szwankował, ale w tym przelocie było całkiem dobrze, tylko coś z tym ILS-em przy końcówce coś mi nie złapał. Ale dobrze, dzięki za oglądanie, to tyle w tym odcinku, cześć wam i do następnego razu.